My, Słowianie, Lechici, tak zwani Polacy, mamy bogatą i długą historię. Niestety, została ona wymazana przez okupanta katolickiego. Palili na stosach nie tylko ludzi, ale i nasze kroniki, żeby zabić naszą narodową tożsamość. Naród, który nie zna swojej historii, jest jak roślina bez korzeni. Nasi wrogowie dobrze o tym wiedzą. Wciskają nam w okupacyjnych budach, czyli w systemie edukacyjnym i w mass mediach, że nasze państwo dopiero powstało wraz z chrztem Polski. A chrzest to był najazd watykanistów. Długo my, Lechici, broniliśmy się przed tymi ciemnymi siłami. Na szczęście nasz duch przetrwał. My, Lechici, budzimy się, zgłębiamy naszą historię i odzyskujemy naszą narodową tożsamość. My jesteśmy Słowianami, Lechitami, a nie jakimiś katolikami, chrześcijanami z Rzymu. Co prawda, większość historii jest totalnie zakłamana, ale coraz więcej pojawia się słowiańskich, rzetelnych historyków, dzięki czemu możemy się dowiedzieć o naszej przyszłości. A teraz zapraszamy na krótką lekcję prawdziwej historii o naszych dziejach. W budach wam tego nie powiedzą. Podziękowania dla Janusza Bieszka od Jasnej Strony Mocy. Imperium Lechitów. Terytorium i stolice. Animacja powstała w konsultacji z Januszem Bieszkiem, autorem książek historycznych o początkach starożytnej Polski. Imperium Lechitów wywodzi się z Sarmacji Europejskiej, założonej przez króla Sarmatę, przybyłego na tereny dzisiaj zamieszkały przez Słowian, z Elamu, około 1800 roku przed naszą erą. To on ustanowił jako pierwszy prawa i zwyczaje sarmackie. Imperium Lechitów zaczęło się kształtować w czasach panowania króla Lecha I Wielkiego, który w XVIII wieku przed naszą erą wdrażał lechicką organizację władzy. Nominował swoich comes militii, czyli rycerzy, szlachtę Lechitów w różnych plemionach i rodach słowiańskich. Państwo Ariów, Słowian, Indoscytów było określane różnymi nazwami, m.in. Sarmacją Europejską, Scytią Europejską, Konfederacją Suewów, Lechitą i Imperium Lechitów. Swój szczytowy okres rozwoju osiągnęło pomiędzy V a VII wiekiem naszej ery. Sarmacja Europejska i Sarmaci Wenedowie, okres XVIII-XV wiek przed naszą erą. Lechia i Morskie Imperium Sarmatów, Wenedów, okres VII do I wieku przed naszą erą. Scytia Europejska i Scytia Azjatycka. Konfederacja Suewów, okres IV wiek przed naszą erą i I wiek naszej ery. Lechia, okres III-IV wiek naszej ery. Imperium Lechitów, apogeum ekspansji, okres V-VII wieku naszej ery. Lechia i Morskie Imperium Sarmatów Wenedów, okres VII-I wiek przed naszą erą. Lechia, okres IX do X wieku naszej ery.